Niech Pan obdarzy Was pokojem. Czwartek, 3 listopada, 31 tygodnia okresu zwykłego. W pierwszym czytaniu otrzymujemy fragment z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Paweł mówi: chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a nie pokładamy ufności w ciele. O czym mówi? O tym, czy cała wartość nasza i zbawienie polega na tym, co dokonał już Jezus Chrystus, na Jego męce, śmierci, zmartwychwstaniu, czy polega na tym, co zrobię ja, żebym sobie na to niebo zasłużył. I Paweł mówi jasno: chociaż ja także i w ciele mogę pokładać ufność. I pokazuje, jakie rzeczy wynikające z ciała, czyli takiej zewnętrznej jego działalności, mogłyby sprawić, że niebo mu się należy. Mówi, że jest obrzezany 8 dnia z rodu Izraela, z pokolenia Benjamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, w stosunku do prawa faryzeusz, co do gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości legalnej, stał się bez zarzutu. I teraz ciekawa rzecz. Po tym takim CV, który przedstawił, pobożny Izraelita pokazuje swoje pochodzenie, pokazuje swoją działalność, że właśnie jest bez zarzutu, jeśli chodzi o sprawiedliwość legalną, co do gorliwości prześladowca Kościoła, że faryzeusz to jest naprawdę dobre CV dla pobożnego Izraelity. I co teraz święty Paweł mówi? I teraz to wszystko, co było dla mnie zyskiem ze względu na Chrystusa, uznałem za stratę. Czyli mówi, teraz to wszystko jest nieważne. Tak jakby na szali chciał pokazać to, co on zrobił, całe jego dawne życie i ten sposób postępowania i Chrystus. I mówi, teraz dzięki komu jestem zbawiony? Dzięki komu wchodzę do nieba? Czy to wszystko, co sobie sam wysłużyłem, zapracowałem i teraz mogę się pochwalić swoim pochodzeniem i ze względu na pochodzenie, przynależność do narodu wybranego i całe moje podejście do prawa, będę zbawiony? Czy dzięki Jezusowi Chrystusowi? Mówi jasno. To, co było dla mnie zyskiem ze względu na Chrystusa, uznałem za stratę. Mocne słowa, bo tak jakby chciał przekreślić większą część swojego życia i powiedzieć, biegłem na próżno, wtedy biegłem na próżno. Cały mój wysiłek nie zmierzał do zbawienia. Dopiero odrzucenie tego i odkrycie, że to Chrystus jest jedynym Zbawicielem, to sprawia, że te wszystkie dobre rzeczy, które teraz robi, mają sens. Nie są kupowaniem sobie zbawienia, ale są wdzięcznością za zbawienie, które już otrzymał. Dlatego na samym końcu mówi: owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Mojego Pana. Bardzo często Paweł mówi Pana naszego Jezusa Chrystusa, czy naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bardzo rzadko pojawia się taki osobisty wtrend mojego Pana. To jest jego wyznanie wiary. Uznaje Jezusa Chrystusa za swojego Pana i Zbawiciela i dzisiaj jasno o tym mówi. Pozostaje nam w dowód radości, wdzięczności pomodlić się psalmem 105. Niech się weseli serce szukających Pana. Rozmyślajcie o Panu Jego potędze, zawsze szukajcie Jego oblicza. To jest pierwsze. Mamy szukać Bożego oblicza. To nasze serce ma się też weselić, mimo że szukamy, to nie jesteśmy smutni, ale jest radość już z samego szukania. I rozmyślajmy o Panu Jego potędze. Przede wszystkim o tej potędze, która pokonała śmierć i pokonała grzech. W Ewangelii mamy centralny rozdział Ewangelii świętego Łukasza, rozdział 15, rozdział mówiący o zagubionej owcy, zagubionej drachmie, a później o synu marnotrawnym, czy o dwóch synach, którzy również się pogubili. Dla wielu biblistów jest to centralny, najważniejszy moment Ewangelii świętego Łukasza, pokazujący Boga jako miłosiernego Ojca. I widzimy w tej owcy, widzimy tych, którzy gubią się daleko, a w drachmie widzimy tych, którzy gubią się blisko. Moglibyśmy powiedzieć tych, którzy odchodzą gdzieś tam na manowce, pozostawiają czy porzucają wiarę i żyją grzesznie. I ci, którzy gubią się w domu to znaczy w kościele, którzy też nie potrafią wszystkiego zrozumieć. I teraz tą przypowieść Chrystus mówi do tych, którzy słuchają, bo słuchają celnicy i grzesznicy, ale także faryzeusze i uczeni w piśmie. I to nie jest tak, że Chrystus tak lekką ręką chwali tych
celników i grzeszników, agani, tych pobożnych faryzeuszów czy uczonych w piśmie. Chrystus mówi o jednych i drugich zaprasza do nawrócenia. Kiedy my czytamy to słowo, też możemy zobaczyć, że jest bardzo uniwersalne i do tych, co odeszli od Kościoła, czy odeszli od Boga, mogą ciągle wrócić, ale również nas, będących w Kościele, zaprasza też i do nawrócenia. Możemy się zgubić daleko, będąc, i możemy się zgubić blisko. Wszyscy potrzebujemy nawrócenia. Każdy z nas jest do tego zaproszony. Każdy potrzebuje właśnie Chrystusa, odkrycia tego szczęścia, które jest w Nim, tego zysku, o którym dzisiaj mówi święty Paweł. Możemy się pogubić. Najważniejsze, żebyśmy zobaczyli naszego nauczyciela, żebyśmy zobaczyli przewodnika, tego, który nas szuka, a potem cieszy się i robi przyjęcie w niebie z tego, że my się odnaleźliśmy, to znaczy zrozumieliśmy, o co Chrystusowi chodzi. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.